We wnętrzu kościoła znajdziemy prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte wieloboczną apsydą, o sklepieniu krzyżowo-żebrowym. Ołtarz główny stanowi rzeźbiona, późnogotycka grupa pasji z końca XV wieku. Nawa o sklepieniu gwiaździstym ze spornikami oddzielona jest od kaplicy świętej Anny arkadową ścianą z ceglanymi łukami o bogatym profilu. Pobenedyktyński kościół świętej Trójcy z XVII wieku jest obecnie barokową, trzynawową budowlą bazylikową z emporami oraz niskimi nawami bocznymi. Fasadę ma neobarokową, szczyt rozczłonkowany jest pilastrami. Gmach dawnej Resursy Obywatelskiej z 1852 roku. Obok znajduje się pomnik wybitnego polskiego malarza pochodzącego z Radomia, Jacka Malczewskiego. Mauzoleum pułkownika Dionizego Czachowskiego, bohatera powstania styczniowego, zbudowane ze składek społeczeństwa oraz żołnierzy 72. Pułku Piechoty imienia pułkownika Czachowskiego, postawione w 1937 roku.
Rogatka Warszawska. Jest to budynek klasycystyczny z arkadowymi podcieniami na filarach. Na placu Konstytucji wznosi się kościół świętego Stanisława. Pierwotnie cerkiew prawosławna świętego Mikołaja, wybudowana w latach 1896-1902. XIX-wieczna zabudowa ulicy Żeromskiego stanowi niezwykle cenny zespół zabytkowy architektury klasycystycznej o znaczeniu europejskim. W związku ze zmianą funkcji Radomia, który stał się miastem wojewódzkim, rozpoczęto realizację planu regulacyjnego przewidującego powstanie reprezentacyjnej dzielnicy miasta wzdłuż tak zwanego Traktu Lubelskiego, czyli obecnej ulicy Stefana Żeromskiego. W ten sposób po raz czwarty przesunęło się centrum administracyjne miasta, tym razem na tę ulicę. Najbardziej reprezentacyjną i monumentalną budowlą Nowego Radomia był gmach dawnej Komisji Województwa Sandomierskiego, która stanowiła siedzibę gubernatorów rosyjskich. Wybudowano go w latach 1825-27 w stylu klasycystycznym. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta. Pomnik wystawiony w miejscu robotniczego protestu 25 czerwca 1976 roku, tuż obok pomnika poświęconego Tadeuszowi Kościuszce. Obok kamień upamiętniający wizytę w Radomiu papieża Jana Pawła II.